Fundacja Śląskie Anioły zorganizowała wyjątkowy wielkanocny poczęstunek dla swoich podopiecznych. Prócz smakołyków dzieci mogły wziąć udział w konkursach i zabawach zorganizowanych specjalnie dla nich. Zaczęło się chyba od tego, że Beata Twardowska nas odwiedziła, poprosiła o pomoc i tak ruszyliśmy. Ta pomoc już jest taka naturalna, tak? Jest to w naszym grafiku. Kolorujemy dzieciom życie, świat, prezentami, upominkami, przyjemnościami. Staramy się dzieciom dawać chwilę radości, bo jak Państwo widzą, to są dzieci z trudnych domów, z trudnych ośrodków, dzieci upośledzone, dzieci trochę inne życie mają, więc chcemy im dać dużo radości, dużo ciepła, dużo tego, czego na co dzień nie mają. Fundacja Śląskie Anioły działa od wielu lat. Jej celem jest przede wszystkim pomoc najsłabszym. Pomagamy w różny sposób. Dzieci wyjeżdżają dzięki naszym środkom na wakacje, dzieci spędzają mile z nami czas, dzieci mają paczki żywnościowe, dzieci mają przybory szkolne, dzieci mają wszystko to, co potrzebują, po prostu normalne dzieci. Podczas wielkanocnego spotkania podopiecznym fundacji pomagały dzieci, które pełniły rozmaite role. Mam obsługiwać bar i dolewać soku. Niosę dzieciom radość, o tak bym powiedział. W jaki sposób? No, miłe słowo i tyle. Jestem kelnerem. Noszę jedzenie, odnoszę jedzenie, nalewam picie i inne role też takie podobne. Dzieci pomagają dzieciom. Każdy ma w sobie coś takiego, że chciałby coś zrobić dobrego. Pomagają dorośli patio, więc dzieci też chcą pomagać i pomagają nam po prostu na co dzień. Fundacja organizuje podobne spotkania przy okazji Świąt Wielkanocnych, ale także Bożego Narodzenia.